Witam serdecznie i zapraszam do omówienia kolejnego zadania z matematyki, dokładnie z ciągu arytmetycznego. Musimy w takim zadaniu wyłapać pewne zasady, jakie występują w liczbach sąsiadujących ze sobą, gdy mamy zadanie o następującej treści. Liczby i po kolei x minus 1, 4 i 8 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Ile wynosi x? No właśnie, co to jest x? X to jest jakaś niewiadoma liczba, która po odjęciu minus 1 stanowi pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego. I w ciągu arytmetycznym musimy pamiętać o zasadzie takiej, że pierwszy wyraz plus pewna liczba daje 4, a potem 4 plus pewna liczba daje 8. A z drugiej strony można patrzeć tak, że jak od 4 odejmę ten wynik, to powinniśmy otrzymać tą samą różnicę jak 8 minus 4. Bo między tymi liczbami jest pewna stała różnica, stałą liczbę się dodaje. A więc koniec minus początek powinno nam dać koniec minus początek, czyli kolejna liczba minus wcześniejsza daje ten sam wynik co kolejna minus dla niej wcześniejsza. Po takim podstawieniu jak tutaj bardzo łatwo jest odkryć, że ta czwórka z tą czwórką zredukowaną, czyli to 4 dajemy na drugą stronę z znakiem przeciwnym mamy minus 8 i 8 minus 8 daje 0. A więc minus x minus 1, z tego wychodzi nam x równy 1. W tym sposobem skorzystaliśmy z zasady, która dotyczy różnicy w liczbach, które tworzą nam ciąg arytmetyczny. Jeżeli potrzebujecie omówić swoje zadania, rozwiązać je, możecie pisać od razu do mnie na adres mailowy, który tutaj zapisuję. Tam załączajcie od razu swoje zadania. Gdy będę mogła, na pewno do Was odpiszę. Sami subskrybujcie mój kanał, lajkujcie te filmy, komentujcie, jeżeli potrzebujecie. Przeglądajcie playlisty, nie tylko z matematyki, ale z innych przedmiotów ilościowych. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do nas.